Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Horizon Forbidden West. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. I jesteśmy nadal w Złomiankach i idę teraz do ostatniego znacznika zapytania, który tutaj się znajduje. To na górze. O, tu jest wejście, dobra. Zobaczmy, o co tu chodzi. Taka jest skrzynia jeszcze. Siemasz. Aha, zablokowane. Okej. Nie można z nim handlować na razie. Tu jest jakaś skrzynka. Sobie zbierzmy. O! Jakiś questik się tu wykonał troszeczkę. Dobra, ten quest na razie zostawimy sobie, bo byśmy chcieli chyba jednak pójść za tym questem. Weźmy sobie go, aktywujmy. O! No i dobra, dzięki temu troszeczkę mapy sobie zwiedzimy. To ma troszkę więcej sensu. Teraz tak, najpierw bym poszedł tutaj. Potem tam. I do dwójeczki sobie najpierw skoczymy. Czyli w tamtym kierunku, dobra. Idziemy w takim razie tam, ale jeszcze sobie najpierw zapiszemy i zapisik. Ale powiem wam, że posiadanie mocnego kompa jest troszeczkę lipne, bo bierzecie, jest dwójka, zbierz gorycznik, dobra. Nie to. To jest to? Chyba to będzie, nie? Zdaje się, że gorycznik lubi kamieniste podłoże. Posiadanie mocnego kompa, a nawet bardzo, bardzo mocnego. Trochę lipne, bo nie możecie poczytać podpowiedzi podczas. A szczyptę odwagi też tu można zrobić, dobra. Podczas dywania. Bo mi się tak szybko gra ładuje, że no nie jesteście w stanie tego zrobić. Chwała teraz jeszcze pochować te itemy do schowka. One się znowu tu zrespawnowały? Były gdzieś dziki, tam chyba je łapałem na górze. O, widzę już jednego, dobra. No i dobra, git. Dobra, tyle mięsa zadowoli, Mildufa. Okej. Wygląda jak pancorów, tylko za straszniejszymi rogami. Okej. Coś tu żeśmy popolowali. Może się to do czegoś przyda później. Jeszcze węszyciele nam zostały do tej misji.
Coś jeszcze po drodze jest? Tu jest nieznane coś i tu jest obozowisko, do którego też sobie bym skoczył po drodze. Tamto obozowisko mamy już odkryte. Czy obozowisko? Ognisko właściwie. Farbiarze zrobią z tego użytek. Okej. Kiuik. 5 expa. Przykro mi. Znaczy wcale mi nie przykro. Trzeba polować, żeby przetrwać. Taka jest prawda. Zapiszmy. Mildów mówił, że w ich stosach będzie żłobkowana blacha. Okej. Łowczyni. Dobra, dajmy w to. Zawsze można te punkty sobie zresetować. To na strzał odpadł. Chyba mam już wszystko dla Mildufa. W samą porę. Jestem już głodna. Ach, zauważyła mnie. Czy ktoś tu biegnie? Dobra, dostarcz zapasy Mildufowi. Zaraz sobie to zrobimy. Ale jeszcze się tutaj bym chciał rozejrzeć po okolicy. To jest. No ale po co to jest? Nie mam do czego to mi może się przydać. Zachowam to na później. Dobra, a co my tu mamy w okolicy na mapie? O, tu jest kwestia kłopoty po szyję. Możemy go zrobić, nie? Że jesteśmy blisko. Tak czy inaczej byśmy musieli potem tu wrócić. Czemu od razu nie pójść w tą stronę? Shop. Shop już nie pracz, hehe. Ale nie trafiłem, bo nie chciałem. Dobra. Zbieram te rzeczy. Pamiętam, że to było potrzebne chyba w pierwszej części te itemki takie. Czegoś potem. Szybko ją wyłączę amunicją porażającą. Ta.
Znajdę jego ekipę. Śmigacze porobione. Od razu też się bierze i robi. Questik. Znaczy właściwie wyzwanie na Steamie. Trafiłem go. Mimo tego, że go nie widziałem. No dobra. A, tu coś jeszcze się pojawiło. Tu ognisko. Dobra. No spokojnie. Robimy sobie wszystkie te rzeczy tutaj dookoła. To musi być kopalnia, o której mówił Arnów. Górnicy chyba są w opałach. Kopanie tutaj nie było warte ryzyka. Wszyscy to wiedzieli. Co z tymi w środku? Nie zostawimy ich tak, prawda? Gdzie Sztygar? Arnów o nim wspominał. Powinnam z nim pomówić. W porządku? Tak, dzięki. Dzięki, Korwend. Korwend? Arnów mnie tu przysłał. Nie, nie teraz. Spokojnie. Co się stało? Był wybuch w kopalni. Woda od razu wszystko zalała. Część moich ludzi jest wciąż na dole. Nie mogę przestać. Już wystarczy. Jesteś cały? No, przeżyję. Ale inni... Proszę. Powiedz, co dokładnie się stało. Robiliśmy kontrolowane wybuchy, by dotrzeć do nieodkrytych złóż. Któryś musiał pójść nie tak. Nie mogę. Muszę tam iść. Ilu ludzi zostało na dole? Korwend, mów ilu. Dwóch. Tak, chyba. Jeszcze dwóch. Zajmę się tym. No dobra, znajdźmy tych zaginionych górników. Muszę znaleźć tych dwóch górników. Halo? Słyszy mnie ktoś? No, odświeżające. Chyba. Jak mogę tą skrzynkę otworzyć? Halo? Ale chamstwo. Górnicy. Jeden słabo wygląda. Chyba zaczynam mieć zwidy. Czy to Nora? Trzymacie się? Kim jesteś? Korwend mnie przysłał. Jesteście ranni? Moja noga. Byłem trochę za blisko wybuchu. Co się stało? Wysadzaliśmy skały w tunelu, ale szalunek nie wytrzymał. Runęło i... zatkało szyb odwadniający. Woda zaczęła lecieć tak szybko, jak żłopie piwo.
Ledwo nas tu zatargałem. A więc coś zatrzymuje wodę w korytarzach. O czym myślisz? Mam pomysł. Macie ładunki wybuchowe? Oszalałaś? Ta, pewnie są jeszcze na górze, ale... Ląty się przydadzą. Oszalałeś? Nie możesz chodzić, a ja cię nie zostawię. W sumie znacznie gorzej już nie będzie. Zostańcie tu. No wysadzimy. Muszę ustalić, co blokuje szyb odpływowy, a potem wysadzić to w powietrze. No właśnie, to... wysadzimy. Dzięki temu. A, tylko ja tędy nie mogę przepłynąć. Czy mogę? Już prawie. Dobra, mogę. Udało. Jakieś odłamki blokują szyb kopalni. Jeśli uda mi się dotrzeć do tych ładunków, może jakoś wysadzę tę blokadę. Sorry, musiałem się napić, bo mnie coś w gardle zadrapało. Teraz pytanie najważniejsze. W jaki sposób się tam dostać? Ale ty się łap takich rzeczy, ty piaro. Norniki. Mogłabym podpalić tę maszynę. Może dam radę przy tym, że się zauważona. Myślę, że trzeci był. Tam. Kurde, mogą mnie nauczyć dominować maszyny. Tylko gdzie one są? No i gitara. To chyba już powinnam iść po torach. Może prowadzą do ładunków wybuchowych. Ma to sens. Zwłaszcza, że tutaj tak mało ładunków wybuchowych dookoła. Muszę dostać do tych ładunków. No idę przecież, no. Zobaczmy, dokąd prowadzi. Głupia ta kamera wygląda, jak tak za nią jest nagle.
Jedyne, że nie trafiłem do tego samego miejsca, w którym już byłem. Są i ładunki. Na torach. Muszę się tylko jakoś tam dostać. Chyba mogę przyciągnąć tu tego żurawia. Egit. No się tak myślałem. Wow, ty piaro, co ty zrobisz? Ja pierdzielę. Dobra, teraz gdzie to było wejście? Tam jest ta drabina. No i czemu ona tak zrobiła? A w ogóle... No właśnie, tu jest coś nieznanego. Trzeba by było jeszcze oznaczyć. Że ja stamtąd przyszedłem, tylko że ja tu zaskoczyłem. To tam jest nieznane. Nie tu. Chyba, że to na dole. Gdzieś. Tu wracam do tego, dobra. To nie wiem, w którym miejscu w takim razie jest przejście do tego. Zakładam, że na dole. Tu jest niby wyjście. Ale sobie to oznaczmy, żeby mieć to już. Była skrzynka. Rozsądniej by było najpierw sprawdzić, czy jesteś w stanie to przepchnąć. A potem to wysadzać. Nie, no zaskoczyła. I wszystko gra. Ha! To przykuło jej uwagę. Tak się to robi. Już się cicho. Level 5. Zobaczmy, co z górnikami. Pojedę tam w ogóle po to? No, to nawet nie będę próbował. Można było to przeciągnąć, ale po cholerę mam to przeciągać. Nie żyje na śmierć. Nie wiemy tego, Loków! Udało się. Myślałem, że wyleciałaś w powietrze. Wszystko z wami w porządku? Wyprowadzę stąd tego idiotę. Spokojnie. Dzięki, mała. No problemo, ale jeszcze mi powiedzcie, co tutaj macie. Dam znać Horvendowi, że jego ludzie żyją. Co tu jest? Aha. Zablokowana, brak wymaganego narzędzia. Że nigdy nie zapamiętam tego, że tutaj muszę wrócić kiedyś. Chyba, że to będzie widoczne na wierzchu. To wątpię. Znalazłam tych dwóch górników. Są bezpieczni, ale pewnie potrzebują pomocy. Czy to wszyscy? Tak.
Aż strach pomyśleć, co by się stało, gdyby nie ty. Czułem, że za dużo wysadzamy, ale ten, co robi ze właściciela, Ulwund, ciągle mnie poganiał. Każdego dnia musiałem chronić moich ludzi przed jego nieustannymi żądaniami. Powinienem być twardszy. Wspierałeś załogę w trudnych chwilach. To najważniejsze. Ulwund może mi grozić ile chce. Nie pozwolę już moim ludziom wrócić do kopalni. Poradzicie sobie? Tak. Już sobie poradzę. Jestem twoim dłużnikiem. No i dobra. I znowu słyszę o tym całym. A jeszcze mogę z nim pogadać? To bardzo nie. Dwa punkty umiejętności mamy. Niech będzie tak. Cokolwiek nie wiem, czy tego nie zresetuję prędzej czy później. Prędzej czy później. Dziękuję. Ktoś będzie musiał się z nim rozprawić. Zajmę się ostatnią dwójką. Aktywowano przypływ odwagi. Przypływ odwagi to niezwykle potężna, rzadka umiejętność, która mogą całkowicie zmienić sytuację w walce. Zapełnij pasek przypływu odwagi i pozwól swój... i wyzwól swój pełny potencjał. Odwagę zyskujesz za sprytną walkę, gdy wypełnisz segment paska przypływu, wyzwól go poprzez otwarcie koła broni, stuknięcie spacji. Blokowuje nowe poziomy przypływu odwagi, w umiejętności, by dodać więcej segmentów paska, aby zyskać dodatkowe efekty. Okej. Okay. Obozowisko i ten znak zapytania. Zostać i odpocząć, czy iść dalej? A ty żyjesz jeszcze? Leży. Też mnie atakujesz? A wy się tak za mnie rzuciliście nagle wszyscy. Okej. Okay. Szybki zapisik, ktoś tu żeryje na mnie jeszcze. Już twoi kumple zginęli, no to ty też chcesz? Ma problemu. Proszę cię bardzo, co to jest? Niedostępne, czemu? Użyj warsztatu. Już swój schowek. Okej. Okay. No i to jest na zielono niby, że to już jest wykonane, tak? Tam jest jeszcze coś? Aha, okej. Okay. Mam jeszcze dwie rzeczy do odkrycia to w takim razie w tym mojej okolicy. Ale zrobimy to sobie już w odcinku o godzinie 17, bo na teraz to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek, wbiję do linku w opisie i miłego popołudnia. Cześć!